I nade mną znajdowało się 20 zawodników i ja nie mogłem wypłynąć, żeby wziąć oddech. Wyprzedził mnie kierowca i zahamował, kiedy ja mu wpadam na bagażnik, po prostu on ucieka i nie ogląda się, czy mi się coś stało, czy się połamałem, czy nie. Także tych sytuacji trochę jest. Michał Górski, Strefa Rowerowa, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Czy można łączyć pracę, studia, wymagające treningi oraz wybitne wyniki sportowe? Mój dzisiejszy gość jest żywym przykładem, że to wszystko można ze sobą połączyć, a jest nim Kacper Stępniak. Cześć Kacper. Cześć Michał, witam wszystkich. Kacper, powiedz, no właśnie, jak to jest łączyć te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, i wyniki sportowe, bo jesteś wielokrotnym mistrzem Polski w duatlonie i triatlonie na różnych dystansach. No nie jest to łatwe zadanie, bo czasu wolnego zostaje bardzo mało, jak te wszystkie rzeczy chcemy pogodzić, bo muszę wstać rano na basen, potem iść do pracy i po pracy zrobić drugi trening, wrócić właśnie jeszcze być tym szczęśliwym mężem, znaleźć trochę czasu dla żony. Więc ten dzień jest bardzo długi i intensywny i tak naprawdę czasu wolnego zostaje bardzo mało. Teraz jeszcze jest sezon i są wyjazdy weekendowe na zawody, także każdy weekend praktycznie albo co drugi weekend odpada. Ja wywołałem twoją żonę, ty też o niej wspomniałeś. Jak ona reaguje na to, że właśnie tyle tego czasu poświęcasz na pracę i na treningi? No ona jest takim dosyć nietypowym przykładem. Myślę, że dlatego też pewnie jesteśmy małżeństwem, bo ona mnie jeszcze do tego wszystkiego trochę napędza. I on to gdzieś tam też kręci, na każdych zawodach jest ze mną i mnie wspiera. Także no, pod tym względem się dogadujemy i sama też jest sportowcem, sama też trenuje triatlon, więc też często wychodzimy razem, czy na jakieś, jak ja mam spokojniejszy trening, na bieganie, czy na rower. Na basen rano też często wyjeżdżamy razem, gdzieś tam każdy robi swoje, ale zawsze chociaż trochę tego czasu spędzamy jeszcze wspólnie właśnie na treningach. A czym ty się zajmujesz teraz? Ja jestem jeszcze asystentem projektanta w biurze projektowym Bydgoszczy. Akurat w dziale mostowym, także konstrukcje mostowe. I widzisz siebie za te 10-15 lat cały czas jako architekta, czy jednak kusi, żeby do tego sportu wrócić tak na 100%? Cały czas gdzieś kusi, bo te wyniki właśnie wbrew pozorom, pomimo tego, że dużo mniej trenuję niż w poprzednich latach, gdzie byłem zawodowcem, to cały czas gdzieś tam się poprawiam, cały czas jeszcze mam szansę i nawet w jakichś międzynarodowych zawodach zajmuję dosyć wysokie miejsca. I też mam dużo osób, które mnie pchają i trener z Wrocławia, który mnie namawia do tego i też trochę i stwarza mi warunki do tego, żebym mógł wrócić do tego zawodowstwa. Więc cały czas jakby ja zostawiam jeszcze tą furtkę otwartą i kto wie, może jeszcze spróbuję. No właśnie, powiedziałeś o tych bardzo dobrych wynikach. Ostatnio w Gdyni 4. miejsce na Ironmanie, bardzo mocno obsadzonym zresztą, prawda? No tak, te ostatnie zawody bardzo mnie tak uskrzydliły. Bo to zwyciężył tam akurat wicemistrz świata aktualny. Ile ci do niego zabrakło? 6 minut, więc no, nie jest to mała strata, ale też trzeba mieć na uwadze, że to jest prawie 4-godzinny wyścig, także no, dla mnie to był taki najlepszy chyba wyścig w mojej karierze aktualnie. Właśnie Kasper, wicemistrz świata, do którego straciłeś tylko 6 minut, porównując to, ile wy pracy wkładacie w przygotowania, no to chyba jest bardzo niewielka różnica. No ta różnica właśnie, ja się spodziewałem, że przed wyścigiem, że ta różnica może być większa. Także te 6 minut i to w sumie w większości to był czas stracony tylko podczas etapu kolarskiego, gdzie cały czas rozwijam na tym etapie, na etapie kolarskim, ponieważ no to był duży przeskok dla mnie, bo wcześniej się ścigałem w krótszych dystansach, tak naprawdę dopiero od 2 lat się ścigam na tych dystansach właśnie pół Ironmana, który był w Gdyni. I tam jakby ten etap kolarski jest najważniejszy i cały czas jakby muszę pracować nad tą mocą na rowerze, żeby gonić tych najlepszych. Kacper, ty masz 28 lat. Jak na sportowca, który uprawia tą dyscyplinę, to chyba jeszcze jest sporo czasu na rozwój, prawda? No myślę, że jeżeli chodzi o wiek, to jestem takim najmocniejszym. Myślę, pomiędzy 28 a chyba 35 lat, tak mi się wydaje. To jest taki najmocniejszy wiek dla sportów wytrzymałościowych. Ta twoja w ogóle przygoda ze sportem, od czego się rozpoczęła? Jak to wyglądało u ciebie? Bo już wiemy, kiedy ten etap pro był. A jak to w ogóle raczkowało? Kiedy to zaczęło u ciebie kiełkować, to zainteresowanie? Jeśli zainteresowanie, to może za dużo powiedziane, bo ja zostałem trochę wepchnięty do tego sportu przez mojego tatę. Bo już właśnie w wieku chyba 8 lat tata mnie zaprowadził na basen. I już chyba w wieku 10 w trzeciej klasie podstawówki chodziłem z nim na 6 rano na basen do sekcji pływackiej. Tata trenował triatlon właśnie i dziś cały czas
próbował mnie... W sensie też w szkole we FIS-i widzieli, że mam jakiś potencjał do biegania, więc to bieganie też pojawiło się dosyć naturalnie. I właśnie za wzorem taty poszedłem w ten triatlon. W Bydgoszczy akurat były dosyć ciężkie warunki, bo nie było żadnego klubu, więc trochę kombinowaliśmy, trochę tata mi pomagał, trochę szukaliśmy pomocy u innych trenerów z innych miast, żeby mi ułożyć ten plan treningowy. No i tak to się zaczęło. Byłeś niejako skazany na ten triatlon przez tatę? Tak się wydaje. Ale były kiedyś jakieś jeszcze inne sporty, czy od samego początku właśnie byłeś tak popychany w kierunku tego triatlonu? Nie no, zaczęło się od pływania, ale ja byłem zawsze bardzo niski, do chyba 16 roku życia byłem w najniższej klasie, więc w tym pływaniu bardzo ciężko mi było się przebić. I nigdy też tak w 100% się na tym nie skupiłem, nie trenowałem tyle tego pływania, co reszta jakby rówieśników, że dwa razy dziennie, tylko chodziłem rano z tatą na ten basen. Dołączałem do tej grupy, ale nie byłem aż tak skupiony jak reszta i nie osiągałem aż takich wysokich wyników jak rówieśnicy. Więc ten triatlon był taką dobrą alternatywą, żeby spróbować czegoś więcej. A tata cały czas wspiera, dopinguje, żebyś wrócił na tą drogę pro, na tą drogę zawodową? Tak, tata jest właśnie tutaj w stronie wpychającej. I jak ty się na to zapatrujesz, jak i trener, i tata, który startował, żona też, tak? Też by chciała, żeby jeszcze spróbował. I co, cały czas jesteś niezdecydowany? Jeszcze niezdecydowany, ale jest... No coraz bardziej ta szala się przechyla w kierunku tego, żeby spróbować. A tata jak dopingował, to w jakiś sposób porównywaliście swoje starty, swoje wyniki? Tata może startuje jeszcze cały czas? Trenuje triatlon? Cały czas trenuje triatlon, bo triatlon jest taką dyscypliną, gdzie ciężko trochę przestać, bo tych endorfin, których dostarczasz podczas treningu, no to jeżeli chcesz to zakończyć, to ciężko jest zakończyć kompletnie ze sportem. Musisz coś, albo jakaś silna terapia psychologiczna, albo gdzieś tam cały czas te bodźce byś dostarczał. Więc tata cały czas jest aktywny, aktualnie się nie ściga, bo miał też dużo kontuzji i trochę też już przestało mu to sprawiać taką frajdę jak wcześniej, ale cały czas dla siebie się rusza. No i dopinguje syna. Chciałem zapytać, oprócz taty, jakich ty masz idoli? No bo tata na pewno, co? No bo to w końcu tata, a oprócz niego masz osoby, do których chciałbyś dążyć? No jest wiele takich sportowców, do których chciałbym dążyć. Jeżeli chodzi o triatlon, to aktualny mistrz olimpijski jest takim dla mnie wzorem, ponieważ on jest takim prawdziwym tytanem pracy. Też myślę, jak każdy z nas tutaj by spojrzał na niego, to by powiedział, że nie ma szans, że ten gość jest triatlonistą, ponieważ waży prawie 80 kg, mamy 70 wzrostu, a potrafi biegać 10 km poniżej 29 minut. Więc jest bardzo mocnym zawodnikiem i jest do tego też taki mega pozytywny. Osobiście nigdy też go nie poznałem, widziałem tylko gdzieś na wyścigach obok mnie. Ale jak gdzieś tam się ogląda na YouTubie jego jakieś podcasty czy wypowiedzi, no to jest takim mega pozytywnym, takim sportowym świrem, że fajnie byłoby się z nim zmierzyć, co? Zapytamy o same starty. Które starty są dla ciebie takie najcenniejsze, które najlepiej wspominasz, masz w pamięci? Takim najcenniejszym startem, który wspominam, to jest pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Polski w Chodzieży. Wtedy jeszcze nie myślałem o tym, że jestem gotowy na taki krok, żeby wygrać w Mistrzostwach Polski, bo startowało bardzo dużo jeszcze mocnych zawodników i cały wyścig rywalizowałem z drugim kolegą Miłoszem Sowińskim. Jak może jeszcze przypomnę, że dystans olimpijski to jest 1,5 km pływania, 40 km roweru i 10 km biegu. Więc prawie dwugodzinny wysiłek. My do 300 metrów przed metą cały czas biegliśmy jedno obok siebie i na 300 metrów przed metą zaatakowałem i udało mi się dobiec pierwszy. To był taki moment, który myślę, że zapamiętam do końca życia. Oby takich momentów było też jak najwięcej po twojej stronie. Chciałem jeszcze zapytać o samo przygotowanie do zawodów. Wspomniałeś o tym, że trenowałeś za granicą, trenowałeś także w Czechach pod skrzydłami uznanego triatlonisty Jana Rechuli. Jak wspominasz w ogóle te treningi? No i co się stało, że w ogóle trafiłeś do niego? Jeżeli chodzi o trenera Jana Rechulę, to powstał taki projekt w Polsce, Elemental Tri Team. I mi się udało jako jeden z dwóch zawodników dołączyć do tego projektu. I właśnie głównym trenerem był Jan Rechula. Taka duża inspiracja dla nas, dla takich młodych zawodników. Tam ja akurat wtedy miałem około 22 lat. Kolega był młodszy, 19 lat. I właśnie przyjeżdża brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich, który chce nas trenować, to było coś pięknego.
No i on był takim prawdziwym też tytanem pracy, jak właśnie przed chwilą wspomniany Christian Blumenfeld, który doszedł ciężką pracą do swoich osiągnięć i nas też próbował stworzyć takich twardzieli sportowców. To był w ogóle bardzo duży przeskok dla mnie, bo trenując tutaj w Polsce, gdzieś tam cały czas się asekurowaliśmy, cały czas było takie trenowanie na półwiska lekko, a przejście do tego trenera to było takie wejście już na pełną wodę, albo uda się, albo się nie uda, bo w sumie nie można tak do końca życia próbować i gdzieś tam być pomiędzy dwoma światami. Treningi dały mocno w kość, były bardzo wymagające, bo ty mówisz, że to było wejście na głęboką wodę, tak? No, były bardzo wymagające i tutaj właśnie też można powiedzieć o tym, jak sport zawodowy jest takim balansowaniem na granicy jakby ludzkiej wytrzymałości, bo ja też się doprowadziłem do zmęczeniowego złamania kości po roku treningu. Więc to były bardzo wymagające treningi, no ale trzeba było zaryzykować i wbrew pozorom takie czasami kontuzje mnie akurat bardzo wzmocniły, bo mogłem tylko pływać, gdzie pływanie wtedy było jeszcze taką moją najgorszą stroną w triatlonie. Zawsze mi gdzieś brakowało jeszcze do tej czołówki i przez 3 miesiące skupiłem się tylko na pływaniu i to był mój najlepszy sezon w tamtym roku. Kasper, ja chciałbym wrócić do tego etapu w twoim życiu, kiedy startowałeś właśnie profesjonalnie. Jak wyglądają przygotowania zawodników przed zawodami? Najczęściej u zawodników takie przygotowania zaczynają się 2 tygodnie już przed startem, kiedy lekko odpuszczamy trening, bardziej skupiamy się na diecie, skupiamy się też na tym, gdzie przebywamy, żeby gdzieś tam nie wejść do klimatyzowanego pomieszczenia, nie przeziębić się. U mnie, jeżeli chodzi o takie podejście przedstartowe, to trochę się różni. Nie postępuję tak jak większość zawodników, raczej bardziej spontanicznie, raczej nie odpuszczam też tak tego treningu, ponieważ gdzieś tam te starty, jeżeli próbowałem odpuszczać mocno trening, nie wychodziły tak jak chciałem. Więc ja cały czas trenuję do samego startu, też może dzięki temu mam większy luz, nie nakładam jakiejś wielkiej presji przez to na siebie, ale też mój organizm jest mocniejszy, także mi się wydaje, że to jest też fajne, bo mogę częściej startować, nie muszę odpuszczać treningu. Po prostu ty lubisz być cały czas w tym rytmie, prawda? Tak, ja po prostu uwielbiam trenować, także chyba muszę tak robić. A te treningi są wymagające? Często na przykład docieracie do granic swoich możliwości, przygotowując się i na samych zawodach? Na pewno docieramy do granic możliwości. Jako zawodowcy, no to nie ma innej drogi. Musimy ryzykować, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobi ktoś obok i prawdopodobnie on osiągnie lepszy wynik od nas. Mi się właśnie zdarzyło złamanie zmęczeniowe. Mam kilku kolegów, którzy też jakby... Na czym to polega, złamanie zmęczeniowe? Złamanie zmęczeniowe się pojawia po prostu przy jakby takich częstych uderzeniach, czyli najczęściej przy bieganiu. Jest cały czas uderzenia, na przykład kość o kość, gdzieś przy stopie, najczęściej się to zdarza przy takich mniej dokrwionych częściach. Ja też nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem ortopedą, nie jestem ekspertem od kontuzji. Ale jest to efekt po prostu ogromnego zmęczenia. Jest to efekt właśnie zbyt małej regeneracji, zbyt dużego treningu. Ewentualnie może to być efekt po prostu zbyt szybkiego wejścia na mocne obciążenia, kiedy organizm jeszcze nie jest na to gotowy. Docieranie do granic swoich możliwości jest poniekąd jak narkotyk, żeby sprawdzać możliwości swojego organizmu. Dlaczego pytam? Bo przed ostatnim startem Robert Karaś, triatlonista specjalizujący się w ultramaratonach, powiedział, kiedy cierpię, czuję wolność. To jest tak, że wy, czując te obciążenia, dążycie do tego, żeby sprawdzić, ile wasz organizm jest w stanie wytrzymać? Nie wiem, czy aż tak lubimy sprawdzać swój organizm, czy jesteśmy w stanie to wytrzymać. Dla mnie po prostu trening to jest wielka frajda i faktycznie im cięższy ten trening, tym większa satysfakcja po tym treningu, ale w trakcie samego treningu, no to trzeba się motywować. To nie jest tak, że to przychodzi naturalnie. To jest jednak cierpienie, to jest ból. No ale właśnie tak jak mówiłem, im bardziej się na tym treningu zmęczysz, tym więcej później tych endorfin dociera do twojego mózgu i po treningu się czujesz szczęśliwy. A w trakcie wyścigu czy w trakcie treningu te trudne momenty można jakoś oszukać? Swój organizm można jakoś oszukać? Jakoś je bezboleśnie przejść? No bezboleśnie pewnie nie, ale czy można jakoś sobie z tym poradzić? Jak ty sobie z tym radzisz? No to oczywiście zależy, bo są jakieś ograniczenia, wiadomo. Możemy przekraczać tą granicę, ale w końcu gdzieś organizm odmówi posłuszeństwa i albo właśnie zasłabniemy. Tak jak kiedyś brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich zasłabł na 200 metrów przed metą
i jego brat go holował do mety, ponieważ tak się odwodnił, że nie był już w stanie przebierać nogami i się przewracał. Także no, ograniczenia są. Można je odkładać w czasie dzięki właśnie jakimś treningowi mentalnemu. Akurat mój kolega się też, z którym właśnie byłem w tej drużynie Elemental, o której wspominałem wcześniej, przekształca teraz, też odszedł od zawodowego sportu, jest na studiach psychologicznych i jest psychologiem sportu. Także ten trening mentalny jest bardzo ważny i na pewno można dzięki temu przekraczać swoje granice. Czyli kondycja to jedno, ale mental, głowa jest równie ważna. Równie ważna. Na pewno, nawet myślę, że jeszcze ważniejsza, bo jest dużo zawodników, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom sportowy na treningach, a potem nie mogą tego sprzedać na zawodach, bo gdzieś tam nakładają na siebie presję. Już przed zawodami wiedzą, jakie miejsce chcą osiągnąć. A tak naprawdę wiadomo, że to nie miejsce pokazuje nasz poziom sportowy, bo nie mamy wpływu na to, jak zawodnicy będą brali udział w zawodach. Tylko jakby czasy i porównywanie siebie do siebie może pokazać to, w jakiej jesteśmy formie aktualnie. Ja już to mówiłem w trakcie tego wywiadu, że jesteś wielokrotnym mistrzem Polski w triatlonie i duatlonie. I chciałem zapytać, czy łatwiej się ten pierwszy tytuł zdobywa, czy potem się go broni? Ci się wydaje, że łatwiej się go broni. Gdzieś tam najgorszy jest ten pierwszy moment, żeby dotrzeć do tego najwyższego miejsca i uwierzyć w to, że to jest w ogóle możliwe. Także dla mnie łatwiej jest teraz to utrzymać ten poziom, bo mam już tą przewagę właśnie psychologiczną, o której mówiliśmy. A to nie jest tak, że jest większa presja? Bo jednak, wiesz, jest wielu chętnych do tej koszulki, do tego tytułu. Presja jest większa, ale właśnie jak wierzysz w swoje możliwości i wiesz, że wykonałeś dobrą pracę na treningu, no to podchodzisz do tego dużo spokojniej. No nie masz wpływu na, tak jak mówię, nie masz wpływu na to, jaki poziom zaprezentują przeciwnicy. Także musisz gdzieś tam to sobie w głowie wytłumaczyć, że ty idziesz pokazać na zawodach to, na co ciebie stać, a to, co pokażą inni, no to tylko może cię zmotywować, żeby jeszcze więcej wykrzesać ciebie, żeby jeszcze lepiej wystąpić na tym wyścigu. Ale wy się pewnie znacie, jak startujecie razem na zawodach, pewnie wielu zawodników kojarzysz, więc mniej więcej wiesz, czego można po nich oczekiwać. Zawsze ktoś może cię zaskoczyć, posłuchaj swoją formą. Tak, jeżeli chodzi o wyścigi w Polsce, no to tych zawodników, którzy się ścigają w kategorii pro, jest bardzo mało, także my się wszyscy znamy. Ale zawsze przychodzi taki moment po przepracowanej zimie, gdzie jest ten pierwszy start po pół roku i wtedy nikt nie wie do końca nawet czego od siebie wymagać, a co dopiero na co stać innego zawodnika. Także to jest ten pierwszy start, przed którym czuję największą presję i na którym chcę zawsze wypaść jak najlepiej. Kacper, ty się wydajesz mega spokojnym i stonowanym gościem. Jak ty się odnajdujesz potem na zawodach? Jak są emocje? Przed zawodami raczej jestem spokojny. Raczej podchodzę do rywali i się witam z nimi normalnie. Nie próbuję gdzieś tam wywoływać jakichś pobudzeń, jakichś nerwowych sytuacji. Ale jeżeli już jest ten strzał startera, no to wtedy już... Tu już nie ma kolegów, tak? Już nie ma, wybacz. Nie ma, no są koledzy, wiadomo, jest cały czas gramy fair play. Ale zdarzają się sytuacje, szczególnie na pływaniu. To się też może tak wydawać dla amatorów trochę dziwne, bo tam, jeżeli chodzi o wyścigi amatorskie, to tam potrafi startować 2000 ludzi. U nas na wyścigach zawodowych startuje maksymalnie 70 osób. Tylko że te 70 osób po etapie pływackim najczęściej się mieści w minucie. Czyli w minucie wychodzi 70 osób, czyli przerwa jest niecała sekunda między zawodnikami. I jest zakręt na bojce i te 70 osób chce jak najbliżej tej bojki się znaleźć, żeby nie nadrabiać dystansu. No ale co, nie powiesz mi, że się podtapiacie? No i były takie sytuacje, na przykład jakiś pierwszy mój międzynarodowy start na Mistrzostwach Europy, kiedy nagle znalazłem się pół metra pod wodą, nie mogąc płynąć, bo byłem pod wodą. I nade mną znajdowało się 20 zawodników i ja nie mogłem wypłynąć, żeby wziąć oddech. Wtedy już nie myślałem o tym, żeby zająć jak najwyższe miejsce, tylko żeby się nie utopić. Żeby wypłynąć, nie, żeby właśnie. Wypłynąć. I co w tej sytuacji? No walczysz, nie? Wiadomo, tak jak topielec. Wciągasz innych. Topielec robi wszystko, żeby... Żartuję oczywiście, takich rzeczy się nie robi. Takich rzeczy się nie robi, ale pewnie topielec by takie rzeczy w ostateczności zrobił, nawet nie chcąc tego zrobić. No raczej zawsze to się kończy dobrze, raczej zawsze gdzieś wstrzymasz ten oddech chwilę dłużej. Na wyścigu już nie zajmiesz wysokiego ale miejsca. Ale to cię kosztuje właśnie miejscem. Kończy się to raczej słabym wynikiem na mecie, no ale to jest część naszego sportu, to jest...
część triatlonu, że to pływanie jest dosyć agresywne. Ale potem nie macie sobie nic za złe, podajecie sobie rękę i wszystko jest w porządku. Najczęściej nie wiesz, kto to jest, bo w wodzie jest 20 osób wokół ciebie, to nie masz pojęcia. Chciałbyś oddać mu na mecie, ale nie wiesz komu. Ale nie masz kiedy. Nie wiesz komu właśnie. A jak biegniecie albo jedziecie na rowerze, tam też przecież jest miejsce na łokcie. Na tak, jeżeli to jest wyścig z draftingiem, czyli jedziemy na rowerze w grupie, no to tam też trzeba być ostrożnym, no, trzeba być dosyć agresywnym, szeroko łokciami się rozpychać. Triatloniści to też nie są kolarze, nie są aż tak doświadczeni w jeździe, w grupie. Także często się zdarzają też jakieś głupie wypadki. Zdarzały ci się jakieś poważne wypadki w trakcie startów? W trakcie startów tak aż bardzo poważnych nigdy nie skończyłem połamany. Na treningach bardziej, ale też raczej zawsze się kończyło na obdarciach. Gorzej właśnie jest na tych treningach, kiedy jest dopuszczony ruch, szczególnie, że jest coraz więcej samochodów na drogach i ta agresja kierowców do kolarzy jest coraz większa. To ja się bardziej czuję niebezpieczny na treningu kolarskim. Już też na przykład dużo zawodników przesiada się gdzieś na trenażer i kręci w domu właśnie ze względu na swoje bezpieczeństwo. Kasper, ty mówisz o tych kierowcach, że ich sposób jazdy pozostawia wiele do życzenia. Jeden z naszych poprzednich gości mówił o tym, że ta tolerancja na drodze jest mimo wszystko coraz większa. To z czego wynika twoje zdanie? Miałeś jakieś nieprzyjemne przygody z kierowcami? Myślę, że każdy, kto porusza się po drodze i nie zawsze wjeżdża na ścieżkę tak, jak czasami powinien, no to spotka się z jakimś nieprzyjemnym incydentem. Ja zauważam, że jest coraz większa agresja właśnie chyba przez to, że coraz większy ruch na drogach. Pewnie zależy, gdzie kto mieszka. Jeżeli ktoś mieszka w dużym mieście i spotka jakiegoś osobę, kierowcę, który wraca z pracy zmęczony po 9 godzinach i stoi w korku i nagle ktoś mija z prawej strony albo gdzieś tam w korku. Droga, jedzie i nie chce zjechać na ścieżkę, no to ja nie spotkałem jeszcze, żeby ten kierowca go uprzejmie wyprzedził lewym pasem i pokiwał mu i życzył dobrego treningu. Okay. Zdarzyło się, że właśnie jadąc drogą, nie wjeżdżając na tą ścieżkę, wyprzedził mnie kierowca i zahamował, kiedy ja mu wpadam na bagażnik, po prostu on ucieka i nie ogląda się, czy mi się coś stało, czy się połamałem, czy nie, także tych sytuacji trochę jest. I mam nadzieję, że tak jak właśnie poprzedni gość powiedział, że jest lepiej i tak będzie, ale ja tego nie zauważam, niestety. Okej, to żeby ta uprzejmość drogowa towarzyszyła wszystkim, nie tylko w dużych miastach czy średnich miastach, ale wszystkim i w miastach, tak, i na wsiach. Tak, jeszcze mogę wspomnieć właśnie, jeżeli chodzi o te ścieżki rowerowe, bo kierowcy bardzo są nerwowi, kiedy my na tych ścieżkach nie jedziemy. A jeżeli chodzi o mój najgorszy wypadek, to właśnie był na ścieżce rowerowej. Ponieważ no, my jako zawodnicy poruszamy się czasami 40, czasami 50 na godzinę nawet na tym rowerze. I kiedy jesteś na ścieżce rowerowej, jedzie sobie rodzina, na przykład z moimi dziećmi, jadą trójkę obok siebie, no nikt nie może mieć im za złe, no bo spędzają wspólnie czas, wiadomo, że chcą ze sobą rozmawiać. Ja jadę na trening, mam trochę inny motyw wychodząc na ten rower. Nie spędzenie wspólnego czasu, tylko zrobienie dobrego treningu, przygotowanie się do zawodów. No i właśnie raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że z zakrętu po prostu jedzie sobie rodzina. Akurat na szczęście to mężczyzna dorosły był po tej zewnętrznej stronie, ja zahaczyłem mojego kierownicę. No i przeleciałem gdzieś tam do rowu i mam bliznę do teraz tego wypadku. Okej, ale jedynym wspomnieniem jest blizna. Tobie się tak nic poważniejszego nie stało. Tylko blizna, tam połamany zegarek, coś z rowerem się stało, ale nie połamałem się, także jakichś większych konsekwencji tego nie było. No ale jakby chcę też pokazać właśnie tą wyrozumiałość do kolarzy, że oni nie do końca są przystosowani do tego, żeby się poruszać po ścieżkach dla rowerów. To Kasper, zaapelujemy może, drodzy kierowcy, trochę uprzejmości, trochę wyrozumiałości, co dla rowerzystów? Trochę tak. Nie każdy rowerzysta jest zły i nie każdy to zawali droga, tak jak powiedziałeś. Nie każdy to zawali droga. Czasami się poruszamy nawet z tą prędkością bliską ograniczeniu, czyli właśnie te 40-50 na godzinę. I jeżeli wyprzedzacie samochód przy ograniczeniu 40 na godzinę, ty jedziesz 40, właśnie około 40, on cię wyprzedza 70, na ciebie trąbi, no to nie świadczy o naszym złym postępowaniu, tylko o tego kierowcy. Okej, weźmy to sobie wszyscy do serca i bądźmy po prostu o wiele bardziej wyrozumiali na drodze, wtedy na pewno wszystkim będzie lepiej. Kacper, rozmawialiśmy o zawodach, które przygotowujesz wspólnie z tatą. Wiem, że cały czas wahasz się startować zawodowo czy nie startować, a chciałbym cię zapytać o twoje plany bardziej dalekosiężne. Za kilka, może kilkanaście lat chciałbyś być trenerem chłopaku, uczyć innych? Chciałbym przekazać gdzieś tam to, co się nauczyłem od właśnie kilku trenerów i z Polski, i z zagranicy, i mojego doświadczenia na podstawie
tego, bo też trochę aktualnie układam sobie, między innymi mam trenera, ale też gdzieś sam ingeruję w ten trening, szukam swoich rozwiązań. Więc jeżeli będzie taka okazja i ktoś będzie chciał kiedyś ze mną współpracować, myślę, że to będzie albo jakiś bardziej ambitny amator, albo ktoś, kto będzie chciał się ścigać zawodowo, no to na pewno z chęcią pomogę. Nie wiem, czy na 100%, czy będę miał aż na tyle dużo wiedzy, żeby w 100% kogoś poprowadzić, ale na pewno jestem w stanie sprzedać jakichś dużo ciekawych wskazówek. Też korzystając z okazji, że mam cię tutaj w studiu, może powiedziałbyś tym osobom, które myślą o startach, jakieś takie wskazówki, na co zwrócić uwagę, kiedy jesteście u progu swojej kariery, albo dopiero ją planujecie? Jeżeli chodzi o triatlon, to mój tata zawsze powtarza takie słowa, że jeżeli chcesz zacząć trenować triatlon, to się zastanów nad tym, bo jeżeli zaczniesz to robić, to już przepadniesz i po prostu nie będziesz myślał o niczym innym, tylko będziesz chciał trenować ten triatlon. Także zastanów się, czy masz tyle czasu i czy chcesz poświęcić taką część swojego życia na to. Ale tak na poważnie, no to na pewno trzeba do tego podejść ze spokojem, gdzieś tam zasięgnąć właśnie wiedzy od jakiegoś bardziej doświadczonego albo zawodnika, albo jakiegoś trenera, żeby jeżeli się przygotowujesz do dystansu Ironman, gdzie musisz przebiec maraton, to nie wychodzić na trening i nie biegać od razu tego maratonu na treningu, tylko zaczynać spokojnie, gdzieś tam małymi dawkami, może też nie od razu się rzucać na te najdłuższe dystanse, tylko zacząć od krótszych, bo mamy no i dystans sprinterski, który jest pewnie blisko 8 razy krótszy, jeżeli chodzi o czas od dystansu Ironman. I gdzieś tam sobie to dawkować i się tym cieszyć, a nie od razu się rzucać na pełną wodę. Bo jeżeli osiągniemy od razu ten swój cel, osiągniemy od razu ten dystans Ironman, to co dalej? Słuchajcie, zapamiętujcie lub notujcie. Dzisiaj moim gościem był Kacper Stępniak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A wy, drodzy widzowie, jeżeli chcielibyście posłuchać naszej całej rozmowy, a gwarantuję wam, że warto, zapraszamy na naszego Spotify'a. Moim gościem był dzisiaj Kacper Stępniak, wielokrotny mistrz Polski w duatlonie i triatlonie. Ja nazywam się Michał Górski i dziękuję wam za dzisiaj.